Co jakiś czas pod moimi filmami pojawiają się pytania co do tej strugarko grubościówki. Pytacie, co to jest, jak to działa. Postanowiłem zrobić krótką, może nie recenzję, ale krótki film o tym, co to jest. Przedstawię wam jakieś parametry techniczne. Witam na kanale Można Samemu. Ja mam na imię Patryk, a ten film będzie właśnie o tej maszynie, którą jest Dyma 8. Może szybko o tym, czym jest Dyma. Dyma jest obrabiarką wieloczynnościową firmy Rema. Mój egzemplarz jest z 1989 roku. No i generalnie mówiąc, to nie jest Dyma, to jest Dymb. Wypuszczano je po prostu co jakiś czas z inną końcówką w nazwie. Generalnie jest to praktycznie to samo. Na przestrzeni lat zmieniła się niewiele. Dymę można nazwać taką maszyną kombinowaną. Uważam, że jest to świetne rozwiązanie do małych warsztatów, taki jaki ja posiadam, ponieważ no, mamy tutaj naprawdę ogrom możliwości, a nie będzie zajmowało to dużo miejsca. Po skończonej robocie możemy po prostu dymę odstawić w inne miejsce, które będzie tylko dla niej przeznaczone, i wyciągać na kolejną robotę z przystawką taką, jakiej będziemy potrzebowali. Dymka głównie jest to heblarka i grubościówka, ale ma o wiele więcej przystawek, które możemy załączyć tutaj na wał. Te przystawki to na przykład frezarka, tokarka, wiertarka pozioma. Wymienię to potem wszystko w całości. Ja w tym filmie nie będę testował dymy, ponieważ jeżeli chcesz zobaczyć, jak to działa, wejdź na mój kanał, tam jest naprawdę dużo filmów, w których używałem dymy w projektach i tam można zobaczyć, jak to działa. Mój egzemplarz jest zasilany silnikiem trójfazowym o mocy 2,2 kW. Maszyna posiada wał strugający o szerokości 260 mm i taką maksymalną szerokość desek możemy tutaj skrawać z jednej, jak i z drugiej strony w grubościówce. No a wysokość elementu w grubościówce to jest 15 cm, czyli naprawdę całkiem sporo. Głównie takie wymiary, no to już w ciesielstwie, tak? W naszych małych warsztatach taka grubość to jest aż nadto. Jak to heblarka? Składa się z dwóch blatów, z podawczego, z odbiorczego. Podawczy, który jest regulowany, zaraz pokażę, w jaki sposób. No i tutaj mamy taką prowizoryczną 30-letnią osłonę, która no działa jak działa, ale zawsze minimalizuje to ryzyko, że wpadnie nam rączka czy paluszek gdzieś tam, gdzie go być nie powinno. Blokada wygląda w ten sposób, znaczy blokada, osłona. Osłona wygląda w ten sposób, jest tutaj po prostu na takim pokrętełku. Bardzo prowizoryczna konstrukcja, ona jest tutaj uniesiona, więc nie ma tutaj żadnej obawy, że dotknie tutaj wału strugarskiego. Regulacja blatu odbiorczego działa na podobnej zasadzie. Odkręcamy i już mamy tutaj regulację strugania, grubości strugania, przepraszam. No i wynosi ona maksymalnie około 2 mm, ale maszyna ma już dosyć ciężko wtedy. Lepiej przejechać parę razy więcej niż po prostu zażynać maszynę. Przykładnica jest z takiej blachy, jest dosyć sensowna, zaraz zmierzę, ile to ma. Regulacja oczywiście przechyłu, u mnie jest delikatny luzik, ponieważ ona jest osadzona w takich tutaj otworach, no i one są już po prostu wyrobione przez tyle lat. Zademonstruję, jak wygląda montaż i demontaż. Jest prozaiczny, naprawdę. Tu są takie otwory, pokażę je trochę bliżej, czy złapię ostrość. O, to są te otwory, jeden, drugi, i w nie wchodzą te czpienie. W drugą stronę działa to oczywiście tak samo. Ja ją mam ustawioną, więc zobaczymy, jak tam z kątem, to już z innego ujęcia. Tak to wygląda. No,
Tutaj syfu jest troszkę. O, proszę bardzo. Jest wszystko ładnie. Tak a propos blatu, no nie powiem, przez tyle lat się troszeczkę wyślizgał. Planuję go splanować, tak żeby uzyskać równą powierzchnię, lecz w tym miejscu przy wale no są delikatne takie, może on troszeczkę jest no wyjeżdżony, no jest po prostu zagłębienie, tak? Montaż odciągu wiórów, możemy, podświetlę telefonem troszkę, możemy tutaj właśnie zamontować do tego blatu grubościówki, tutaj widać taki otwór na przykręcenie śrubki. Zaraz pokażę, jak to działa. Sam montaż tutaj tej przystawki do odciągu trzeba przeprowadzić tak, że trzeba opuścić możliwie nisko blat od grubościówki. Jakoś to tam wsadzić. No i montujemy tutaj wtedy śrubkę. Mi gdzieś się zagubiła, poza tym no nie mam odciągu póki co. I mamy taką mufę plastikową, która ma średnicę, proszę Państwa, średnica tej mufy to jest 12 cm, więc rura 120 byłaby jak najbardziej ok. Wióry naprawdę lecą tam, gdzie ta mufa im każe, więc sądzę, że po podłączeniu odciągu syfu by praktycznie nie było. Przejdziemy teraz do, wydaje mi się, najciekawszej funkcji tej maszyny, czyli grubościówki. W celu przezbrojenia maszyny na grubościówkę musimy ściągnąć przykładnicę. Blat odbiorczy, który jest na takie dwie klamry. Zapraszam w międzyczasie na film na moim kanale, w którym pokazuję, jak wyregulować ten blat odbiorczy za pomocą tutaj tych blaszek. Odkładamy blat odbiorczy. Tu jeszcze mamy tę końcówkę do odciągu. I teraz tak. Tutaj mamy wałek posuwu, który no wgryza nam się troszeczkę w materiał. No i pcha go po blacie w stronę noży i w stronę wylotu. Tutaj mamy takie, nie wiem jak to nazwać, po prostu te elementy zapobiegają nam przed cofnięciem się materiału. Może się zdarzyć, że trafimy w jakiegoś sęka i materiał odskoczy. Tutaj nam to nie grozi, ponieważ te plastikowe elementy to trzymają, o dziwo, nie są połamane. Blat grubościówki podczas kręcenia wajchą chodzi na takich czpieniach. No i nie ma tutaj opcji, żeby to się ruszało. No jest to sztywne, gdy jeszcze dochodzi materiał i działa tutaj docisk. Nie ma szans, że coś tutaj będzie krzywo. Blat jest naprawdę solidny. Jest taki sam jak w przypadku blatu do heblarki, o którym nie powiedziałem. Teraz to zmierzymy, ile to ma, bo sam jestem ciekaw. Wyszło mi 4,5 mm. No z tą farbą, więc załóżmy, że jest to blacha 4 mm. Bo tej farby naprawdę tu jest dużo. Tak, 4 mm. Tutaj znajduje się podziałka grubości materiału. Ja no nie ufam jej, zawsze wolę puścić jakiś niepotrzebny kawałek, zmierzyć go sufmiarką, żeby mieć pewność, czy materiał jest takiej grubości, jakiej powinien być. Regulacja blatu no jest skopana w tym modelu. No nie powiem, jest skopana, ponieważ znajduje się tutaj te pokrętło czarne, którym regulujemy sobie wysokość. Regulujemy sobie wysokość tego blatu. Jest to wszystko na łańcuchu. Nie wiem, czy to widać. Tak. I ten łańcuch obraca w tym samym czasie. Tam są jakieś koła zębate i obracają nam te cztery trzpienie gwintowane, które
unoszą ten blat, żeby zablokować wysokość. Mamy tutaj takie pokrętło, które to jest naprawdę, to już jest archaiczne. Dokręcając je, mamy, nie wiem, pewnie ktoś to kiedyś przerobił, mamy tutaj taką nakrętkę i ona po prostu wchodzi w ten łańcuch i blokuje go, uniemożliwiając ruch blatu. No, prozaiczne, ale skuteczne. Mechanizm pociągu, przesuwu, aktywujemy tą dźwignią, zaciągając ją do góry i już teraz blokuje nam się wałek i będzie się kręcił razem z wałem strugarki. Pod kopułą mamy koła zębate, paski odpowiedzialne za posuw. Są naprawdę dostępne jeszcze póki co i naprawdę bardzo tanie. Do grubościówki mamy również możliwość podpięcia odciągu. Tutaj mamy taki trzpień. Zakładamy tą blachę. Trzeba ją wcisnąć i pamiętajmy teraz, to jest bardzo ważne, żeby nie uderzyć wałem w tą osłonę. Trzeba podnieść blat podawczy jak najwyżej. No i działa to w ten sposób. Wiadomo, zakładamy tą samą mufę, blokujemy to. I tutaj również w tym przypadku wióry lecą tam, gdzie powinny lecieć, więc z odciągiem również będzie tutaj czyściutko. Ostatnio grubościówką udało mi się zebrać 3 mm materiału. Daję radę, nie zajęczała ani razu, ale no nie polecam tego, ponieważ no już zaczyna wyrywać. 3 mm to już jest naprawdę duży zbiór. Milimetr spokojnie zbiera, jest czysto, ładnie. Noże do dymki są naprawdę bardzo tanie. Tutaj pokazuję wymiary tych noży. Zasłaniam etykietkę, żeby nie reklamować. Te noże w wersji podstawowej kosztują dosłownie kilkanaście złotych. Kosztowały, nie wiem, 18 zł sztuka. Na wale są dwa noże, takie same. Więc to jest koszt wymiany, to jest jakieś 40 zł, no powiedzmy, tych takich podstawowych noży, których ja na przykład używam do drewna z palet. A już noże takiej wyższej klasy potrafią kosztować 45 zł 50 od sztuki. No ale tutaj już mamy wtedy, no z twardszej stali są na pewno wykonane te noże, tak? Sama wymiana tych noży jest naprawdę bardzo prosta. Są zamontowane na cztery tutaj śruby. Jest taka listwa, cztery śruby. Zresztą nieważne, film o wymianie noży w dymie znajduje się na moim kanale. Wyświetli się gdzieś tutaj w karcie. Ktoś w Remie wymyślił tutaj taki włącznik. U mnie włącznik, no kupiłem już taką. Tam jest pusto. Tam jest pusto, wszystko jest podłączone na krótko. Muszę się zająć tym tematem. Póki co podłączam kabel do takiego hebla z przełącznikiem i takie uruchamiam póki co. Tutaj przy silniku mamy pokrętło i śrubę, którą możemy wyregulować obroty. Mamy tutaj zakres 6400 i 320, przepraszam. Ale podejrzewam, że silnik przełączamy w ten tryb tylko przy przystawce do wiercenia. Tak mi się wydaje. Nie czytałem instrukcji aż tak dokładnie, ale prawdopodobnie tak jest. Montaż przystawek odbywa się przez tą końcówkę wału. Tutaj mamy różne końcówki w zależności od tego, jaką przystawkę chcemy zamontować, ponieważ mają one różne paski. No i teraz wam tutaj z instrukcji przeczytam, jakie przystawki były w ogóle dostępne na dymę. Była przystawka pilarki tarczowej, którą ja mam, frezarka, też ją mam, i tokarka, którą również posiadam. Poza tym była jeszcze szlifierka talerzowa, szlifierka tarczowa, urządzenie wiertarskie, to jest właśnie ta wiertarka pozioma, o której mówiłem, wyżynarka, szlifierka taśmowa, pilarka taśmowa nawet, o tym nie wiedziałem, i przyrząd do ostrzenia noży. Te ostatnie pozycje to są naprawdę bardzo rzadkie przystawki, nawet w kompletach nie można na portalach jakichś aukcyjnych tego zauważyć, więc no, święte grale.
Nie będę montował teraz frezarki, bo chciałem wam tylko zaprezentować, jak to mniej więcej wygląda. Jeżeli zrobię film z montowania frezarki, na pewno wyświetli się tutaj gdzieś w karcie na górze. Zaktualizuję to. Tak wygląda przystawka do dymy. Tutaj mamy frezarkę. Tutaj jest pasek, który właśnie montujemy na tym wałku, który pokazywałem. Tutaj są zaczepy, które montujemy na tych klamrach. To są takie same klamry jak w przypadku właśnie blatu. Głowica do frezowania. Tam montujemy noże. Zaraz zademonstruję, jak wygląda zestaw noży od remy. Dwie śruby, na których montujemy przykładnicę, którą mam tam. Ale mówię, to już w innym odcinku montowanie tego wszystkiego. Frezy od remy. Tutaj jest miejsce na głowicę, ale ona jest zamontowana. Mamy klucze potrzebne do demontażu tej głowicy. Noże. Niektóre są jeszcze zaolejowane. No i przyrząd do ustawiania noży w nawale. Często majsterkowicze zadają pytanie na jakichś forach, na YouTubach i tak dalej, czy warto pchać się w dymę. Ja wam powiem tak. Dymę można kochać, dymy można nienawidzić. Wszystko jest kwestią tutaj wyregulowania osprzętu i generalnie w jakim stanie nabędziecie tą dymę. Ponieważ jeżeli kupicie, tak jak z autem, jak kupicie jakąś padaczkę, będziecie zrażeni do tego modelu. Ja kupiłem dymę w miarę przyzwoitym stanie, pomijając tutaj te blaty, na których strugam i to wychodzi proste, ale tak już dla spokojności planuję je sobie splanować. Znowu to powtarzam. Planuję je splanować tak, żeby było to wszystko ładne i proste. Ja dymę kupiłbym jeszcze raz, ze względu na to, że jest super rozwiązaniem do małego warsztatu, który no jest takich no moich rozmiarów, tak? Dymę jest gdzie tutaj postawić, ona ma swoje miejsce. Dużo tych rzeczy można na tych przystawkach zrobić, typu właśnie ta frezarka, której używałem już niejednokrotnie. Grubościówka i strugarka, tu już pomijając to jest podstawowa jej funkcja i jest, no naprawdę jest super. Tutaj te blaty są dosyć długie, nie ma problemu, żeby strugać jakieś dwumetrowe dechy, naprawdę jest troszeczkę kłopotliwe, ale gdy postawimy sobie jakąś kobyłkę, to jesteśmy w stanie takie rzeczy robić. Ja pod dymą się podpisuję, ja nie zrezygnuję z tej maszyny, planuję jej renowację taką naprawdę gruntowną, sensowną. Mam nadzieję, że ten film pomógł ci w rozwianiu wątpliwości przy zakupie dymy, czy warto, czy nie warto zakupić tą oto maszynę. Jeżeli film ci się podobał, recenzja się przydała, zostaw łapę w górę, ewentualnie zostaw subskrypcję. Niedługo zaczynam już przebudowę swojego warsztatu, także warto. Obejrzysz, co jak rozwiązałem w swoim małym warsztacie. Zapraszam również na mój fanpage na Facebooku. Tam oczywiście zawsze wrzucam to, co się u mnie dzieje. Na warsztacie oczywiście. No i co? Dziękuję za obejrzenie. Na razie, hej. Dyma, dyma, dyma.